Cześć, dzisiaj przedstawimy sobie zegar binarny zrobiony na Raspberry Pi 0. Jak sami widzimy, już nazwę mamy tu podaną, że to jest, że to jest Pi 0. No i tak, no to odpalmy sobie. Najpierw zobaczymy konstrukcję, jaka jest przygotowana. Widzimy tutaj konstrukcję, zaraz sobie o niej bardziej opowiemy. No a teraz sobie włączymy nasz program. Oczywiście napisany w Pythonie. Python 3. Zegar binarny. No dobrze. I sobie go puszczamy. Jak widzimy, wyskoczył nam czas, który jest aktualnie. I widzimy też tu, co się dzieje. Na czym to polega? Popatrzymy sobie najpierw na małe zielone diody LED. Mała zielona dioda LED oznacza sekundy. Dlatego ona się najwcześniej, yy, najwięcej razy się przesuwa. Mamy od pierwszej strony mamy 1, później 2, Później 4, 8, 16 i 32. I zauważamy co się teraz dzieje. Cały czas się to przesuwa. Niebieskie diody LED pokazują nam minuty. Natomiast białe diody LED pokazują nam godzinę. Jak widzimy jest godzina 9. Tak jak widzieliśmy przed chwilą na, na czasie. No to mamy, że jest zapalona pierwsza, czyli 1. No i czwarta, czyli ósemka, bo jest 1, 2... 4 oraz 8, no i później 16. Więcej nie jest nam potrzebne do obsłużenia 24 godzin. To jest właśnie ta różnica, że w sekundach i w minutach mamy po 6 diutlet, natomiast w godzinach mamy tylko 5, no bo ponieważ minut i sekund mamy 60, natomiast godzin mamy tylko 24. Oczywiście można by to ograniczyć do 12. I na przykład jedna dodatkowa diodalet, która by sygnalizowała czy jest e, AM czy PM. Natomiast nie, nie było to potrzebne i t, trzeba by było wykorzystać tyle samo LED. Jak widzimy e, w tle znajduje się bardzo dużo kabelków. i Jeszcze sobie to pokażemy teraz tak, że widzimy, że tam czas się zmienia. Cały czas jest aktualizowany, tak samo jak na ekranie. Bardzo dużo kabli jest. Dlaczego? Ponieważ mamy 17 LED i użyliśmy 17 pinów. Ale możemy sobie wyobrazić, że użycie 17 pinów jest bardzo wymagającą rzeczą i nie będziemy zawsze chcieli z tylu korzystać, ponieważ jeżeli to miał być nasz końcowy projekt i nic więcej do tego nie chcemy dodać, no to zmieścimy się z pinami. Ale co? Jeżeli chcielibyśmy jeszcze cokolwiek do tego dodać. Na przykład pomiar odległości. Yy, czy na przykład kontraktną, no to potrzebujemy kolejnych pinów. No to jak możemy od tego uciec? No do tego jest potrzebny wtedy rejestr przesuwny, o którym będzie w zupełnie innym filmie. Chodzi mi bardzo o to, żebyśmy to zauważyli. Ilość kabli można zredukować i ilość wykorzystanych pinów, ponieważ bardzo często w projektach będziemy potrzebowali dużo pinów, a tylu pinów nie będziemy mieli, więc będziemy musieli się nauczyć czegoś dodatkowego, żeby można było z tego korzystać. Jest to prosty projekt do zrobienia. Jest to włączenie i zapalanie diod LED. Dlatego przejdźmy sobie teraz do naszego kodu. Widzimy tak, że tu się cały czas aktualizuje. Eee, zablokujemy sobie to. Bardzo dobrze. No i mamy tak nano i mamy zegar binarny. Jak zobaczymy, mamy tu oczywiście na RPGPO, no i mamy tak. Co jest bardzo ważne, sposób programowania, którego nie będę tu omawiał, jest identyczny co w zegarze binarnym, który zaprogramowaliśmy sobie na komputerze. Film będzie w prawym górnym rogu i mamy tu dokładnie ten sam kod, tylko po prostu różnica jest taka, że w tamtym wypadku wypisywaliśmy sobie za pomocą PyGame'a wszystko na ekran. Natomiast tu my sobie zapalamy i gasimy nasze diody, żeby pokazać cały kod. Chwilowo zamknę to. Mamy tu cały kod. Widzimy, że system też się czyści i możemy teraz yy, iść dalej. Czyli pokażemy sobie z powrotem jeszcze raz i jeszcze raz otwalimy sobie nasz program, aby zobaczyć jak on tam finalnie działał. Puszczamy go sobie i widzimy aktualizację. Oczywiście przeanalizujemy sobie, która jest, ile jest minut. No jedynka nie jest zapalona, więc nie mamy. Dwójka jest zapalona, czwórka jest zapalona, więc mamy 6. Później ósemka nie jest, 16 nie jest, 32 nie jest, więc mamy 32 plus 6. No to mamy, że to jest 32 plus 6 to jest 38. Jest to prościej niż na sekundach do zrobienia, ponieważ sekundy bardzo szybko nam się zmieniają. Na godzinach to jest znowu zbyt łatwe. Jeżeli film się podobał, to zachęcam do dodania łapki w górę, subskrypcji kanału i słyszymy się w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!